Na relację zaprasza Indeco, producent szaf i garderób na wymiar. Jak oceniasz swoje skoki i dzisiejszy wynik? Skoki? Chyba grę. Czyli muszę powiedzieć tak, że rano na turnieju amatorskim było całkiem nieźle. Mimo tego, że przegraliśmy wszystkie mecze, to myślę, że moja gra była dobra i ogólnie zabawa była dobra. A no ta gra tutaj na tym meczu gwiazd, to myślę, że jeśli traktować to jako zabawę, to na pewno było bardzo fajnie i zabawa była dobra, ale poziom sportowy w moim wykonaniu był troszkę poniżej oczekiwań, że tak powiem. Mimo wszystko trochę chyba jesteś skromny, bo no na tle zawodników tych nieprofesjonalnych naprawdę wyróżniałeś się. No nie wiem, tak szczerze mówiąc, byłem nastawiony na wyższą siatkę, na męską. Trochę, że tak powiem, zbiło mnie z tropu to, że obniżyli siatkę. I wtedy tak coś się w głowie chyba postawiało. Za bardzo nastawiłem się na wbijanie gwoździ i no i nie udało się niestety. I czego żałuję. Nie rozumiem trochę trenera, bo jak zacząłem grać dobrze, to wtedy mnie ściągało, stwierdził, że za dobrze grałem. Także nie mogłem się rozegrać, bo wtedy mnie trener ściągał z boiska. Także tego nie rozumiem. Jak tak obserwowaliśmy tą rozgrzewkę, to wydawało się, że właśnie mimo niezbyt wysokiego wzrostu potrafiłeś tak wysoko wyskoczyć, żeby ścinać jako jedyny ze skoczków. Z czego to wynika? Myślę, że z techniki, z samej techniki wyskoku, bo wyskok mam porównywalny z kolegami z drużyny, ale oni po prostu nie są, że tak powiem, tak technicznie poukładani do wyskoku. Jedni skaczą po prostu z dwóch nóg, odbijają się w górę, nie ma tego nabiegu i naskoku, a jeżeli ten naskok jest prawidłowy, rozbieg, no to jest po prostu dużo łatwiej. Jak się czujesz przed tym nowym sezonem? Już jesteś spragniony skoków? Znaczy może z samych skoków nie, ale treningów tak. Te treningi, które teraz mam, mimo tego, że są ciężkie, to, że tak powiem, z przyjemnością na nie chodzę. No, na skocie zobaczymy, jak będzie. Trochę nas tutaj koledzy straszą, którzy już zaczęli skakać, że w tych nowych kombinezonach jest, że tak powiem, szok, także zobaczymy, jak będzie. Boisz się tych właśnie nowych kombinezonów? Ja się nie boję. Myślę, że będzie dobrze, bo już miałem przygody z krótszymi nartami, skakałem na nartach Kamila. Wiem mniej więcej, jak to się odczuwa, kiedy czegoś brakuje, że tak powiem, pod sobą, są zmniejszone opory. No, myślę, że parę skoków będzie na pewno takich próbnych, a później już będzie coraz lepiej. A jak było w Kołobrzegu? Jak tam spędziliście czas? Zadowolony jesteś z tego pobytu? Tak, jestem zadowolony. Było fajnie. Była fajna pogoda przede wszystkim. Mimo tego, że ostatnie dni były bardzo zimne, to świeciło słońce, a nieraz nie padał deszcz. No ale przede wszystkim trzeba patrzeć na treningi odnowę, którą mieliśmy. Treningi były bardzo udane, były dobre warunki do treningu. No i przede wszystkim popołudniowa odnowa, która po prostu umożliwiła nam normalne funkcjonowanie na co dzień, bo treningi były na tyle ciężkie, że wstawaliśmy rano z bólem nóg, bólem całego ciała, a później po tych zabiegach trochę nam się polepszyło. Dziękuję i miłych przygotowań do sezonu. Dziękuję bardzo. Jak to jest grać tutaj w siatkówkę zamiast skakać na skoczni? Czy to jest przyjemna taka odskocznia? A jak najbardziej. Nie tylko dobra zabawa, wspaniała atmosfera, ale i szczytny cel bardzo. Dlatego kiedy pojawił się tylko w zeszłym roku w sumie pomysł, żeby tutaj przyjechać, wesprzeć tą ideę, to przedsięwzięcie, to od razu się zgodziłem i w tym roku nie mogło być inaczej. Nie jest to dla Was problem tak daleko dojeżdżać na taki mecz? Znaczy mieliśmy w sumie po drodze, bo byliśmy w Kołobrzegu cały tydzień. Tam mieliśmy takie zgrupowanie regeneracyjne i tak z powrotem wracając, tutaj akurat się tak złożyło, że ten termin nam odpowiadał, żeby tutaj jechać w tym meczu wystąpić. Jak oceniasz swój występ tutaj na boisku, bo parę razy wyglądałeś na wkurzonego? Niestety. Bardzo dobrze. W sumie, że lepiej, zdecydowanie lepiej idzie mi w skokach. Pozostajmy na tym. Czy to jest duży stres i trema grać z prawdziwymi siatkarzami profesjonalnymi? Może na początku. Później to już się wszystko luzuje. Jest po prostu tylko zabawa. Wszyscy się śmieją, robią żarty. Także nie. Bardzo fajnie jest. Tam widziałem, że wskazówki jakieś dawała ci Iza Bełcik.
No tam mnie ustawiała, bo ja nie za bardzo kumam, jak się poruszać. Tam mnie ustawiała, mówiła, gdzie mam iść teraz, że mi wystawi na taką czy na taką, czy do skrzydła, czy na krótko mam iść. No. Współpraca układała się dobrze. Tak, bardzo. A jak się czujesz przed tym nowym sezonem? Jak samopoczucie i jak te pierwsze treningi? Bardzo dobrze. No teraz miałem okazję wziąć się w końcu za siebie po tym miesiącu takiego nietrenowania całkowitego. Zaczęliśmy się rzucać w sumie od 3 tygodni. No i tak coraz bardziej wchodzimy w ten mocniejszy, bardziej intensywny trening. No i już się nie mogę piątku doczekać. Żadnego skoku jeszcze nie oddałeś? Tak, w piątek będzie pierwszy. Nie możesz się doczekać tych nowych kombinezonów również? Niekoniecznie, chociaż nie zwracam na to uwagi. Taki jest przepis, tak ktoś zarządził i musimy się do tego dostosować. Nie ma znaczenia, czy on będzie dobry, czy zły. Dziękuję, miłych przygotowań życzę. Dzięki. Jak to jest tutaj grać ze skoczkami narciarskimi? Bo oni też skaczą, ale nieco inaczej niż siatkarze. No nieco inaczej. Strasznie żałowaliśmy właśnie tutaj ze skoczkami, że wcześniej nie przeprowadziliśmy żadnego treningu, bo na pewno na 100% wyszłoby nam to wszystko lepiej, bo oni są strasznie skoczni i to tak każdy myśli, że tacy niscy nie wyskoczą nad siatkę. Oni są strasznie skoczni i po prostu jesteśmy pod wrażeniem, co po niektórych, jak atakują. Tam widzieliśmy, że sporo wskazówek Kamilowi Stochowi dawałaś. Bo Kamil to jest, wygląda na takiego chłopca, który lubi słuchać, więc się do niego mówi, siłą rzeczy. Wszystko przyjemne doświadczenie, taki mecz. Bardzo, bardzo przyjemne doświadczenie i co, i możemy się... Iza, dziękuję. O, widzisz, Pani właśnie o tobie mówiłam. No, wiem, ja też mówiłam. Pani jeszcze raz. No i co, zapomniałam, o czym mówię, bo jestem pod wrażeniem. Nie, oczywiście wspaniała inicjatywa, jesteśmy bardzo zadowolone, że tutaj mogliśmy wystąpić. Mam nadzieję, że za rok będziemy mogły tutaj być jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.